Cześć, Wargonem jestem, gram sobie, bo powiem wam wszystko, co tutaj się dzieje. Bo już mnie zmuliło. Zaraz wam opowiem. Na Berufsie nagrywam, tak? A wiecie, dlaczego nagrywam na Berufsie? Ze względu na to, że tutaj może być bardziej interesujący gameplay po prostu. Jak były osoby, które się mnie pytały, było coś takiego, że nagrałem sobie kom. To ktoś pisze, nagraj Berufsa. Nagrałem Berufsa. Ktoś mówi, nagraj kom. I weź tu ludziom dogódź. Ciężko trochę. Dlatego będę ogólnie, sam podejmował decyzję, gdzie, w jakiej chwili ogólnie nagrać, jak i ten. Będę pokazywał zarówno rzeczy z tego, ale i tak materiały, które będą w tytule miały albo Berus, albo kom, będą w głównym nurcie traktowały właśnie o tym świecie. W sumie to są nawet dwie inne gry. I tak to ogólnie będzie wyglądało, bo patrzcie, ja wam tutaj już przesunę, patrzcie. Widzicie? Napierdalam w dwie jednocześnie, bo mam dwa monitory. Tutaj mam sobie Berufsa, tutaj mam sobie kom. Biję tutaj Razuglaga tylko na kom. Tego Razuglaga wiecie już ile razy ubiłem? Już mi, kurwa, się chce płakać. Chce mi się płakać, jak ja policzę sobie naprawdę. O, nie wiem, aktualnie to mi jakoś przeszkadza? Nie, chyba ten. Chce mi się, kurwa, płakać, jak ja sobie pomyślę, że ja na tym Berufsie, przepraszam, na kom. Razuglaga ubiłem, wiecie ile razy? Miałem 59 level, troszeczkę wbiłem, nie? Ja praktycznie wbiłem 100% expa łącznie już. I zabiłem tego Razuglaga nie wiem ile razy. Ale patrzcie, jakie to fajne achievementy są. Spoko sprawy, nie? Patrzcie, lotni i unikatowy item. Ale to jest tak, że one są zbugowane, z tego co wiem. Ale jeśli te achievementy miałyby coś takiego, że... Ej, może pokaże mi się ogólnie ten PvE fight. Że może będę miał tutaj, wiecie... to jest dla elit pierwszych czy elit drugich? Właśnie nie wiem. Bo może, wiecie... More. Lol, nie ogarniam tego, dobra. Bo nie mam licznika, tak? Ale wiem, że tego razu go ubiłem bardzo dużo razy, a wiecie co zdobyłem tylko z niego? Jeden unikat na jakieś 200 bić. Cały czas sobie właśnie mam ten tutaj timera i tak dalej i sobie stoję. Czasem są takie sytuacje, że stoimy tutaj w grupkach ogólnie, że każdy stoi sam, nie? Ale załóżmy jest 5 osób, nie? I ja na przykład 4 na 5 rozległów tak ogólnie sobie ubiję. Bo no, fakt ogólnie, że mam ten drugi monitorek, to jest naprawdę bardzo spoko. I jeszcze te timery na tych... jak to się nazywa? Timery na morgonem.com działają fajnie o tyle, że mam taki dźwięk, kiedy pojawi się elitka i po prostu sobie wbijam klik elo. Nawet robiłem sobie tak, że grałem sobie w LoL'a przez pół godziny. I na drugim monitorze cyk, puk, bije sobie, nie? W robocie tak samo wbijałem i... No i tyle. I aktualnie od jakiegoś czasu expię na impach. Co w sumie się bałem na początku robić, bo jeśli wiecie, to już kiedyś popełniłem taki tutaj błąd. Dokładnie na czwórce impów. Tej czwórki nie ubiłem nawet raz. Nawet nie podchodziłem tym tancerzem ostrzy. Trochę potrafił walnąć mi ci od błysku. No właśnie, najgorsze jest dla mnie to, że miałem ogólnie taki zamysł, że ja sobie coś zarobię ogólnie na tym margonem.com w chwili, kiedy tutaj expię, tak? Bo chciałem właśnie zostawić tam tą postać ogólnie na margonem.com, żeby ona sobie stała, ja miałem coś zdobyć z tego jebanego rozuglaga, a wyszło tak, że biję go po prostu na darmo, tak? I zaraz równie dobrze może mi jakiś typ przyjść i wypierdolić, no. Więc no, nie jestem z tego powodu zadowolony. Już nawet jakbym jakiś heroik zdobył, to przynajmniej miał trochę hajsu, nie? A tak, no... Nie spodziewałem się, że naprawdę... Niedługo dojdzie do tego, że naprawdę ja bym... Żebym dalej stał ogólnie na tym razu, to ja bym musiał resetować postać. A mi się w ogóle miksturki kończą. To nie fajnie. Już mi się kończą miksturki. Wiecie nawet, gdzie expiłem? To ja wam pokażę, gdzie expiłem, tylko pójdźmy sobie do kwiecistego przejścia, ale to jest to, że tam expiłem, to możecie mnie normalnie wyśmiać. Expiłem też na koredach, expiłem na Moczuku Rękich. Wiecie, gdzie oni są? Koredy są tam pod Nital, w Winnicy.
I to jest ten dźwięk. I po prostu sobie przychodzę, elo, puk. Nic oczywiście nie zdobywamy. Kupiłem sobie najgorsze potionki po prostu. W mieście nie jestem zbyt często, no ale wiecie. Trochę sobie przynajmniej mogę poexpić na tym Razogregu. To jest chyba kurwa jedyna zaleta, jaka płynie z tego, że ja expo zdobywam. W miarę, wiecie, bo. I tak będę chciał wbijać większy level. I ten. A, i wiem jeszcze coś odnośnie tego. Weźmy sobie parę potionów po prostu. Weźmy sobie 7. Weźmy 8. Mylą mi się te klawisze. Weźmy sobie 8. I weźmy sobie teleport do Tuzmer. Bo wam pokażę to wszystko. Skrzynka pocztowa. Tyle zwojów nalatałem. Ale tu mam sporo przedmiotów, tylko nie wiem za ile to wystawiać i tak dalej. A to by się przydało wszystko sprzedać, bo zawsze to byłby jakiś pieniądz. A nie, głupi jestem. Bo ja mam 60 level jednak, tak? Na tym margonem.com. Tak. Bo wiecie, ostatnio byłem na tej kwapy łaźni, ale ona jest do 59. No to nie, raczej nie zrobię nic. Też. Robię sobie chyba drugą postać na tym Morganem.com, żeby po prostu aukcję obserwować. Dopiero 6 minut nagrywam? Wow. Bo naprawdę było tak, że. No ja na tym przeciągu levelowy jaki mam wybór ogólnie ekspowisk? Znaczy, no jest taki wybór, no nie będę kłamał. Jest Eren, jest Andarum, są szkieleciki, są impy. Co jeszcze? Miśki niedługo mogą być. W sumie nawet teraz pewnie jakoś bym poszedł, to by było spoko. Ale chodzi o to, że większość z tego jest na red mapkach, tak? No szkieleciki to akurat nie, ale też sobie mogę poubijać je. I sobie pomyślałem, że są jeszcze takie zapomniane ekspowiska, a kiedyś ekspiło się na takich ekspowiskach. Przynajmniej ja tak robiłem na Tarchunie bardzo dawno temu. Biegało się na koredy, z których jedyny chyba był, nie wiem, z koredów to może są 2-3 przedmioty zwykłe, z którego latają, a z maczugorękich. No, akurat na maczugorękich nie ekspiłem zbyt często. Wiele są ludzie, którzy nawet dopóki nie powstała elita druga, ten taki maczugoręki wzbrojny, nie wiem, on ma 96 level, chyba coś takiego. To są ludzie, którzy nawet nie wiedzieli o istnieniu takiego, powiedzmy, ekspowiska. A szkoda właśnie, że ten. Że no, jeśli to są nawet takie zapomniane ekspowiska i tak dalej, że naprawdę nic nie można zdobyć tych przedmiotów. Boże, nie można nic zdobyć z tych potworków. No, moim zdaniem, przynajmniej jest to o tyle fajne źródło potionków, tak? Oczywiście też muszę tutaj. Ojeju, pomyliły mi się te. Oczywiście też muszę tutaj uważać, ze względu na to, że no jest tu czerwona mapka, ale aktualnie to muszę podejmować takie ryzyko, bo jeśli miałbym expit tylko i wyłącznie na żółtych mapkach, to ja bym się zajebał. Muszę podejmować to ryzyko, nawet jeśli ktoś może mnie zabić. To jednak muszę na tych czerwonych mapkach expić. No, na RM tu nie pójdę, bo będę się naprawdę bał. Na miśkach też bym się bał ogólnie chodzić, bo to jednak są bardziej oblegane ekspowiska, a na takich maczugorękich to nie wiem, co za desperat mógłby chodzić. Ale fajne potionki latają, zaraz może coś zdobędziemy. To ten. Expa dużo nie zdobywamy, ale zobaczyłem naprawdę, że no. Potionki, tak. Potionki są fajne. Tak samo te plasterki miodów. Plasterki miodu, które są z pszczółek koło impów. Bardzo dużo zauważyłem ludzi, którzy tam expi akurat w tej jaskini, gdzie są impy. To dużo, dużo takich 59 leveli chodzi sobie, 55, bo są spore grupki. Co jeszcze? Jakieś tam mięsa szczura i tak dalej, wszystko można sobie zbierać, nie? O, na piraciki niedługo będzie można iść na jakimś setnym levelu. Tu tam akurat sporo przedmiotów też można pozdobywać, nie? Akurat lubię takie ekspowiska, gdzie no, po prostu coś sobie pozdobywamy, tak? Ale mam przynajmniej taki plan, że może, nie wiem, zostawię sobie 90. Wbiję sobie teraz na szybko 96, 97 level. Pójdę postać sobie parę bić może na czaszkę. I w międzyczasie, kiedy ja będę trochę stał na tej czaszce, powiedzmy, na żółtej mapce. O, właśnie takie podjąki. Potionki, które leczą 5000 albo leczą 2,5. Szkoda, że one nie stakują się w większych ilościach, ale już tam nie będę wymagał. To właśnie mogę sobie wbić taki 96, 97. Botać sobie trochę na właśnie tym władcy czaszek. A postacią skąd pójdę sobie z Razuglaga, tak?
Tylko no jeszcze chwilę będę musiał poekspić. I tak ostatnio wziąłem się ogólnie za grę. To jest aż dziwne. Nawet innymi postaciami zacząłem na szałfu. Ogólnie chodziłem sobie. Na koboldach troszeczkę poekspiłem nawet. No, przyjemnie mi się gra akurat. Akurat teraz będę miał czas. O, wiecie ogólnie jaki jest dzisiaj dzień? Bo pewnie będziecie w szoku, że ogólnie nie jestem w pracy. Jest poniedziałek. A wiecie czemu ja nie jestem w pracy? Bo ja nawet nie byłem na kacu o godzinie 7 rano, kiedy ja miałem wyjeżdżać. Tylko ja byłem jeszcze kurwa, tak w kurwę pijany. No tak jednak wizyty u rodziny się w moim przypadku skończyły, tak? Bo jeśli mogę wam w skrócie powiedzieć, po takiej wódce czy po piwie widzicie ogólnie odruchy własnego organizmu, kiedy pijecie ten alkohol, że już wiecie, jak pomyślicie sobie o alkoholu, że już nie chcecie go i tak dalej, macie pewne odruchy, tak? Gorzej jest, jeśli pijecie na przykład jakąś wódkę z kolą albo whisky z kolą. No ja piję whisky z kolą i to było strasznie zdradliwe, bo nie znałem tego umiaru. Przez właśnie to, że ten alkohol nie był faktycznie wyczuwalny. I sobie piłem. Myślałem sobie, a nie no, następny dzień do pracy to easy, nie? Jakoś dużo nie wypiłem. Skończyło się, że piłem 0,4 samej whisky. No. Czyli jak połówka praktycznie wódki. A nie, whisky to chyba ma... Nie wiem, to był ten. To chyba był Napoleon. Ale ostatnio też Jacka Danielsa piłem. Ale już był kurwa dosyć tego. Ale wiecie, muszę też wiele rzeczy pozałatwiać ogólnie przed wyjazdem. Z paroma osobami się pożegnać. I trochę się na tym wszystkim schodzi. Muszę jakieś zakupy jeszcze byłem ostatnio porobić. Wiecie, ile mi zostało jeszcze dni w tym kraju? Raz, dwa, dziewięć. Szesnaście dni. 16 dni w tym kraju mi zostało, a potem... Znaczy nie, w sumie to i tak jeszcze muszę, wiecie, jakąś rzecz odwalić. Że my z Patrycją, która musimy dzień wcześniej jechać, czyli o 22 muszę jechać pociągiem, bo to jest ostatni pociąg do Warszawy wtedy, Siedlec. I czekać do 4 nad ranem ogólnie przy tym, przy... przy lotnisku. Bo nie ma potem pociągów. Bo o 4, 5 mamy jakoś lot. Ale długo nie będziemy lecieć, 2 godziny, to spoko. I tak sobie właśnie chodzę na tych Walmontach. Nie wiem, jak w ogóle mam nazywać te ekspowisko. O co? Wolmaty i Urgrapy. Ale ogólnym terminem raczej powinno się je nazywać Maczugoręcy. Kiedyś one wyglądały zupełnie inaczej, jeśli chodzi nawet o same grafiki. Ciekawe, czy ogólnie przy tym mieście Krasnoludów też jest takie ekspowisko z tymi maczugorękimi. Bo tam w końcu jest elita druga. O, i tak właśnie to wygląda sobie. Bum. Kurwo. Idź stąd. Dużo osób mnie kojarzy ostatnio. Pytają się, ej wariacie, to ty z YouTube'a? A ja, tak. A on, to pozdro. A ja mówię, no to spoko, elo, pozdro. I takie quality rozmowy prowadzę. O, założyłem sobie parę heroików tutaj. Aż dwa. Jestem z siebie bardzo dumny. To broń jednoręczną zmienię sobie na 90... O, właśnie, bo ja na 96 już chyba sobie pójdę na czaszkę, tak myślę, nie? Na 96 level mam właśnie broń. Te rękawice mógłbym jakoś zmienić. Muszę posprzedawać właśnie też trochę tych przedmiotów. Ja zawsze lubiłem sobie chodzić po tym Andarum, nie? Po bibliotece Andarum. Pochodzić sobie chwilę, polatać trochę zwojów i potem je sprzedawać, nie? Zawsze pamiętam, że to była taka granica, że białe... Boże... Łyse mnichy, czyli z których latają właśnie zwoje, miały 86 levele i do 99 levela włącznie można było na nich expić, a już setny to już nie. A na setnym to już się chodziło bardziej na te. One, na przykład można było sobie zostawić 98, biegać sobie po Andarum, obka też szukać i bić go, bo niektóre rzeczy się tak powiedzmy łączą, nie? Albo 97 mieć w Władce Czaszek i ogólnie też obka można bić.
opętany paladyn, no do najsilniejszych herosów nie należy, z tego co ja pamiętam, jak się go biła solo, więc dawało radę. No na następnym levelu to już można sobie te elity dwójki bić, czyli właśnie krzyżowca, grabarza wcześniej, zbrojka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No raczej tutaj nie mogę o tyle odważnie tego praktykować w ten sposób, bo się po prostu boję. Dlatego najbezpieczniej moim zdaniem by było właśnie postać na tym Władcy Rzek. Rzek, Boże. Łowcy głów, tak? Nie, kurwa, Władca głów. Nie, Łowca czaszek, jak jestem pojebany jakiś już. Już dobra, nie słuchajcie mnie. I co? Nie, no chciałem po prostu coś nagrać, żeby się z wami podzielić informacjami, żeby nie było niedomówień, żeby było, że jestem fajny. Ja was informuję na bieżąco. Kurwa, człowiek, który expi w 2018 roku na maczku ręki. Kurwa, kto to musi być? Wow, unikat! Nawet nie wiedziałem, że jakieś unikaty z nich latają. Fajnie. 50 leczenia. Cieszę się bardzo. Dobra, zostawię sobie tutaj trochę postać. Na trochę. Niech się to wszystko porespi. Potem zrobię kolejną rundkę. Potem sobie pójdę na impy. I tak, kurwa, przez jebany dzień. Jeszcze 2 dni do pracy. Już nie będę pił przed jutrem. Nie, no 2 dni do pracy. Zleci to otako. Potem ogólnie posiedzieć trochę w domu. Poekspić. Porozmawiać samemu ze sobą. Z mikrofonem sobie porozmawiać. A potem lecieć za granicę. I takie życie. Jakie życie, taki rap, jak to mówią, nie? Tutaj sobie nie wiem, który... Ja nie wiem nawet, który level chcę wpijać tym tropicielem, no ale jak mam wolną chwilę, to expię, bo miałem expić. Mogę sobie, nie wiem, na 50 levelu na Władcę Rzek iść, żeby drugi pierścień zlotać. Mogę, pomogę. Ile już... Kiedy ja właśnie go zdobyłem? 18.5. To już mam ten pierścień przez ponad rok. Fajnie. Fajnie, fajna sprawa. Ale tak jak ogólnie widzę po wszystkich elitkach i tak dalej, to na Berów się gra więcej osób. Jak na kom. Na kom to już no, dużo osób kojarzę. Okazało się, że mam ziomeczka, z którym tam, wiecie, utrzymywałem kontakt i tak dalej. Taki naprawdę ziomeczek był. I ostatnio właśnie pogadałem z nim. Okazało się, że jest jakimś tam moderatorem na tym świecie, na tym, znaczy na margonem.com, a ja takie, co? Pamiętam, że jakoś tak 2-3 lata temu mi opowiadał, że sobie idzie sobie na tego, na wyznawcę ciemnych mocy, nie? I on mówi, że stoi sobie z jakimś typem, nie? I ten typ do niego mówi tam po angielsku chyba, żeby tam, jak coś, jak lega spadnie, to na pół, nie? A tamten mówi, spoko, bio sobie raz i jelo. I fuja go załadował. Ponoć, nie wiem jak to było, nie wiem, coś tam mi świta. Zręczność dodam sobie. Punkt umiejętności to nie wiem co dodać. Mogę sobie dodać, o właśnie, wkryta. O, na 50 level nie mam żadnych przedmiotów przypadkiem? No muszę zaraz do miasta polecieć, to zobaczę. Ale widzicie, nawet tu takie pierdoły mogę sobie zdobywać. Hajsu mam 33k. Damy sobie radę. Tylko żeby, kurwa, coś lotnąć na tym kom. To już będę naprawdę szczęśliwy. Dobra, myślę, że nie będę tego bardzo przedłużał. Ja sobie tutaj będę cały czas żmudnie bił potworki. Może coś z Patrycją nagram w środę, czwartek. Będzie u mnie nocowała przez najbliższe dni. Jeśli będziecie chcieli, jak macie jakieś sugestie, jak chcecie łapki w górę tam zostawiać i tak dalej, to od was zależy ogólnie, czy wam się to podobało, czy nie podobało. Sugestie, komentarze i tak dalej, wszystko możecie pisać. Możecie mnie wyzywać, możecie też mówić, nie wiem, cokolwiek. Możecie tam nawet mamę pozdrowić w komentarzach. No i tyle, co wam mogę powiedzieć. Elo. 3.